kolejnego. Uchwały w sprawie oceny możliwości zbycia działki numer 233/10/9 jednostka administracyjna Nowa Huta przy ulicy Makuszyńskiego. Tutaj też powiem dwa zdania wstępu. Pismo wpłynęło bardzo niedawno, także ono nie mogło się pojawić na komisji, ale wydaje mi się, że sprawa jest nieskomplikowana i dlatego zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu tego podejrzewania w dzisiejszej sesji. Pan Stanisław przygotował informacje na ten temat. Proszę Państwa, chodzi o działkę o powierzchni 039 ara położony w Czarkowie jako dopełnienie do pozostałych działek. Te pozostałe działki mają na tych działkach, które tam na kolorem fioletowym zaznaczyłem i kolorem czerwonym, mniej więcej w tym miejscu ta działeczka. Poszatkowane są tereny niestety, teraz porządkuje się. Jeszcze wrócę raz do tego, no tak to wygląda. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na ten temat. Myślę, że tak jak mówię, sprawa nie jest skomplikowana, jest to dopełnienie do działki, a rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany listy zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków Jordanowskich oraz Zieleńców i Skweru wraz z małą architekturą w roku 2013. To jest najświeższy temat, bo sprzed paru godzin, gdzie okazało się, że nasze zadania nie są wprowadzone do budżetu, co jest związane z tym, że nie będą realizowane. I tutaj... Czy coś przekręciłeś? Nie. Proszę bardzo. Czyli zadania, i teraz jest stworzenie, że tak powiem, uchwały, która by pokazywała, ile środków przeznaczamy na zadania inwestycyjne, a ile na bieżące. I teraz tak. Mając tutaj zadania remontowe... Zadania remontowe to chodzi o bieżące remonty chodników, aleje i zakup i montaż ławek. A zadanie inwestycyjne, czyli tam, gdzie mamy już część pieniędzy przeniesione, czyli mamy 35 tysięcy, to dołożymy do całej kwoty, czyli 136 579 będzie jako doposażenie ogródków jordanowskich zlokalizowanych na terenie dzielnicy 16. Po przetargu będziemy wiedzieć, ile kosztują poszczególne urządzenia, będziemy wiedzieć, ile tych urządzeń możemy za tą kwotę dołożyć. I tutaj jeszcze jest...